Przerażona Zuza wraca do szkoły. Jest wściekła na Kamilę, że zgubiła jej synka. No poszłam na chwilę do toalety, przyszłam i go już nie było. Zostawiłaś go samego, ty kretynko! Mama, jesteś kretynko! Myślałam, że mogę ci zaufać! Do dupy z ciebie, matka, wiesz? Nie chcę cię znać! Gdzie ty idziesz? Gdzie mam i zgubiłaś moje dziecko, idę po pomoc! Ona jest matką Antosia? Tak, jest jego matką, bała ci się powiedzieć, bo bała się, że ją zostawisz. Nie wierzę. Tymczasem Barbara Gruszka zastanawia się z dyrektorem i Dominikiem Huberem, skąd w szkolnej szatni wzięło się niemowlę. Zresztą myślę, że to najwyższy czas, że ja to zrobię. Proszę. Panie dyrektorze, nie wiem, co ja mam robić. Antoś, znalazłeś się. Już nigdy nie spuszczę cię z oka, obiecuję, malutki mój Zuzan, kochany. To twoje dziecko? Kochani, dlaczego ty zostawiłaś synka samego w szatni? Zostawiłam go z Kamilą, a ona poszła do łazienki. A co to w ogóle za pomysł, żeby przychodzić z dzieckiem do szkoły? Opiekunka zawaliła sprawę i mi go przyniosła. No to trzeba było przyjść z tym do mnie, dzwoniłbym cię do domu. Tak, ja wiem, tylko że miałam randkę z Patrykiem i bardzo chciałam na nią pójść. Susiu, to pacy nie odpowiedzialna. Nie ja, tylko Kamila, a wcześniej opiekunka. Kochanie, nie denerwuj się, daj położymy go może, dobrze? Kochanie, ale to ty jesteś mamą Antosia i to ty powinnaś tak, się ja o niego wiem. Troszczyć przez cały czas. Poza tym powinnaś pomyśleć o tym, że Kamila nie ma pojęcia o opiece nad dziećmi. No mogłam, Boże, jaka ja jestem głupia. Kochanie, najważniejsze, żebyś wyciągnęła wnioski z błędów. Zawsze staram się to robić. Noż dobrze, zaopiekuj się dzieckiem i pamiętaj, że jeżeli kiedykolwiek będziesz mieć jakiś kłopot, przyjdź do nas, pomożemy ci. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję za opiekę. Do widzenia. Do widzenia.